Poselska o godzinie 17, zarówno na rynku, jak i w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Na Mikołowskim rynku zatańczy kapela Nikopolensis, a w sali widowiskowej odbędzie się koncert Kuru Chopin, potem spektakl Indiańska historia kapeli Nikopolensis. Pojawi się również Remigiusz Rączka, który... Co wcześniej? Jak co środa? Zielony Śląsk. Robert Pasierz, dzień dobry Państwu. Dziś wracamy do tematu misji. Jeśli ktoś uważają, że to walka z wiatrakami, system jest jako kolejny na w ramach walki z niską emisją, oprócz tego, że miasta przeprowadzają modernizację, jeśli chodzi o komunikację miejską, tego najbardziej ekologicznego, no również mieszkańców o to, żeby stosowali się do przepisów, do norm, które są w naszym kraju i nie palili w piecach czymś, co tylko na... bo tutaj się przygotowało bardzo dużo. I o 6 się kładą wtedy, kiedy się robi ciemno. Kładą się spać w tej chatce. Albo przy jakimś większym płomieniu ognia odrabiają lekcje w tym dymie i bez światła normalnego. To każdego szczypią oczy. I wszyscy uważają, że nie cały dzień się ten dym ampalił w tych chatach, tylko przed samym spaniem. Można dać krople, które pomogą, wyleczą zapalenia ropne z pojówek, bo tam nie ma wody bieżącej, więc z higieną jest bardzo ciężko. To nie jest tak, że oni się nie myją. Oni się myją, oni chodzą codziennie do jednego źródełka 3-4 km, ale co z tego, jak tam idzie cała wioska? Nie, tam... tak, dzięki jego składnikom zastępują bez problemu i pozy się wypoczęta. Chcę polecić Forstener swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forstener Forte z melatoniną jest jeszcze lepszy. Forstener Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. I wyspa. Dzięki składnikom skupione z diety Forstener Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forstener Forte. Dziękuję.
chciałem przeczytać. Wszelkie sprawy niezwiązane w tym momencie z anteną, to tam Państwo załatwiają, tam dzwonią. I jeśli się odezwie sekretarka, to proszę tam nagrać, na pewno tam do Państwa odzwoni. Ale teraz jest żywa sekretarka Lucy, czyli pani Łysia. Ale sprawie... Więcej już za chwilę. Szczegóły tego koncertu znajdziecie również na naszej stronie radioexpress.pl. Reklama. Dzwonię 32 218 80 30.